No, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Miejscowość Lipszczany w powiecie augustowskim. Kiedyś tu byłem, dawno temu. Chciałem zobaczyć, co tutaj słychać. Po drodze przejeżdżałem. Zobaczcie, tam w oddali droga białoruska. Przegrodzona tutaj oczywiście granicą. Zaraz staniemy. Pokręcimy się tu chwilę. Chciałem zobaczyć, co tu się zmieniło od mojej ostatniej wizyty. No, coś tam się widzę zmieniło. No dobra, to wracamy. Wracamy za sekundę. Zobaczycie? Czy nie zobaczycie? Coś tam zobaczycie. Białoruska ciężarówka właśnie wraca z patrolu. Słychać ich aż tutaj. No to mi się trafiło. A i żebym przyjechał minutę wcześniej, no. Tylko hałas po nich został. Słuchajcie, tutaj duży remont drogi. No, nie na odcinku do granicy, nie na tych ostatnich 600-700 metrach, tylko tutaj, wcześniej, tutaj wszystko po staremu, tutaj kamerka. Ja oczywiście zgłaszałem, że będę, dzwoniłem do Lipska, do placówki, dzwoniłem wczoraj. Bardzo miła rozmowa z dyżurnym, jak zwykle. Tutaj kończy się droga wojewódzka. Zawsze mnie zastanawiało, co to jest ten budynek? Tu oczywiście mówiło się swego czasu o jakimś przejściu granicznym. Tu jest bardzo blisko już do Grodna stąd. Ptaszki śpiewają cichutko. Cóż to takiego jest tutaj? Nie wiem, co to jest tu. Można sobie rozpalić chyba ognisko i usiąść przy samej granicy. No, ciekawostka. Gdzie możemy podejść? Słuchajcie, możemy podejść aż tam tutaj do szlabanu. O, kiedyś padło pytanie, czy rolnicy mogą poruszać się pasem drogi granicznej. Tak, mogą. Jeżeli mogą, mają tutaj swoje grunty. Jak widzicie. Wyskoczyłem z samochodu, nawet nie zamknąłem drzwi. O, tabliczka pas drogi granicznej jest już tutaj. A zakaz wejścia jest tam. No i teraz pytanie. Mogę dojść do szlabanu, czy nie? Pas drogi granicznej to 15 metrów. Czy tu jest 15 metrów? Tu jest chyba więcej niż 15 metrów. No ale dobra, jak nie, to nie, dostaniemy tu. A po białoruskiej stronie widzicie taki klosik biały, to jest kamera, tam jest systema, więc ta ciężarówka, która wyjechała, którą widzieliśmy przed chwilą, no to był patrol prawdopodobnie systemy, chociaż niekoniecznie. Zobaczcie, tam gdzie są te blokady tutaj położone, ta ciężarówka stamtąd wyjechała, patrolowali tutaj tą drogę bliżej granicy. No ciekawe. Zaczyna padać. Zapowiadają ogromne opady tutaj w okolicy i nie tylko. Więc chyba muszę zweryfikować plany. I jechać do domu wieczorem. Chciałem zostać do jutra, no ale jak ma lać, to chyba nie ma to w ogóle sensu. A granica nie ucieknie. Granica tu będzie. Więc chyba przyjadę tutaj innym razem. Znaczy miejsce, które chciałem jeszcze nagrać jutro, no ale chyba sobie już odpuszczę. Cisza i spokój. No, miałem farta. Udało mi się chociaż ciężarówkę białoruską nagrać. Widzicie. Ptaszki śpiewają pięknie.
Jeszcze wracając w takim razie do domu, o jaki tu pogłos. Wracając do domu, jeszcze jedną ciekawostkę nagram jadąc, jeżeli oczywiście będzie jeszcze jasno. Postaram się nagrać wam króciutkie info. Tak to wygląda tutaj. Koniec drogi wojewódzkiej. No, skoro patrol białoruski jechał przed chwilą, to znaczy, że musielibyśmy jeszcze dosyć długo stać, żeby znowu ich zobaczyć, także jedziemy stąd. No dobra, to tyle z Lipszczan w takim razie. Króciutka relacja, co tu słychać w Lipszczanach. Remont drogi, patrol białoruski udało nam się zobaczyć, przypadkowo zupełnie. No dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym miejscu. Na razie.